Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z League Legend. Lecimy z waszymi pikami. Presezon się zaczął, to obiecałem, że pogramy. Widziałem, że chcieliście Jaxa, żebym nagrał. Tak w normalnym buildzie. W sumie ja teraz top main, to muszę tam Jaxa dorzucić. Fajny gladiator Jax skin. Z nim była jakaś historia, sobie co pamiętam, nie? Ktoś kiedyś nagrał chyba 5 ciekawostek Jaxa i tam było, że... Że on tam coś mówi chyba. Już nie chcę teraz zmieniać, ale on ma jakiś tekst taki. Że nie poddałeś się mały, czy coś takiego. I to było coś wspólnego... Z jakimś dzieckiem chorym, czy coś takiego, które Riot odwiedził. Nie wiem, coś takiego naprawdę, nie pamiętam już. Ale miał taki tekst ten Jax. Tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewny. Jak ktoś zna tą historię, to może powiedzieć. Jax na topie? Boże, na Teemo, czemu? Za jaką karę? Za jakie grzechy? Ja byłem pewny, że to jest Garen i to jest Garen dżunglę. I Ryze pod press the attack. Witamy Neune. W jakiej lidze? Nawet nie wiem, co to jest za liga. Na pewno nie brąz, bo nie mam brązu już niestety. Już wyszedłem z brązu, jestem lepszy teraz niż brąz. No dobra, no Timoszkę już się gdzieś tu czai, pewnie niewidzialny. Nie, Timoszkę nie wie. Jeszcze szatan Timo. Ja idę do krzaka, będę skakał jak Rengar. To jest najgorsze, co może być. Znaczy potem w klepie do tyłka, nie? Ale no, te początki na Timoszka są najgorsze. Wezmę sobie wód do zabijania minionków. Już. Dzida, nie. Serio? Całe W blokuje? W sumie to jest dodatek do autoataku. No, nie wiem, nie powinno chyba tak działać. Bo blokuje mu autoatak, ale W to jest... To powinno... Nie wiem, w sumie to jest Liga Legend, tego nigdy nie zrozumiem. Niektóre postacie jak dostają blinda, to atakują tylko częścią obrażeń. Niektóre jak dostaną blinda, to atakują wszystkim. Pod press the attack sobie zagrałem. No potrzebuje trzeci level, ale... Z Timoszkiem jest taki problem, że jak na niego użyjecie wszystko, żeby do niego dojść, to on tak was spierdzieli od was na tej swojej... Na przykład, jak on rzuci we mnie Q, to ja tego nie zdoczuję ze. No spoko, aż tak mnie jeszcze nie obija. Plus on ma Ignite, ja mam TPK, więc jakby było źle, to zawsze mogę wrócić do bazy. No, pewnie, że tego nie blokuje. Nie no, to jest spell, no, nie mogę coś winić, no, ale moje W to też jest niby spell. Po prostu, żeby jakoś w farmie nie odstawiać się w poziomie i nie zginąć. To jest taktyka, o której wam już mówiłem, jak gracie na ziomka na Ignite. Ziomka z Ignite'em. Po prostu się nie wypierdzielić. Bo potem zawsze będziecie lepsi z tym TP-kiem. Mamy Jeremy tego. Problem jest taki, że mógłbym się w niego wbić. Tylko mi zaraz odskoczy na moment speedzie i rzuci blinda. Musiałem po blindzie jakoś w niego skoczyć. Co tam się dzieje? Czemu Ryze z press the attack zabija karmę? XD, nice. So nice. O, idzie gankers, idzie. Za szybko skoczyłem. Chociaż jakoś długo strasznie zajęło to... O nie, on jeszcze się umrze na nim. Nie wbiję w niego, błagam, bo to umrzesz. Dobrze, dobrze, że masz mózgi i możesz zatrzymać się. Spizgaliśmy, Gontas musi wrócić do bazy. Dla mnie to jest super. Co cię tam bije? Garen. Dobra. Tego też można bić. Ma flesza? Ma flesza pewnie, co? Ej, subcio. Bardzo ładnie. Po kilku sobie z Masterem zebraliśmy. Nie, ten Garen sobie myślał. Było logiczne, że ja zajdę z tej linii to raz, a dwa nie wiem, czy on pokona Mastera na 1-1. Przez tego tak, tylko tam widzę, że go Ryze chyba nam idzie przetnie. No. No to już jego wina jest. Dobra, pamiętam, że kiedyś Jaxem się wumaksował. Mam nadzieję, że dalej tak jest. Co do run to gramy pod Conquerora, jakby ktoś pytał. Bo chciałem sobie sprawdzić tego Jaxa pod Conquerora. Nie wiem, chyba raz nim tylko grałem. Przejdzie to? Powinno przejść, zależy czy te miny nie dostaną jakiegoś ataku. O, ranger chyba nie będą, nie, są ranger w zasięgu, to dobrze, będzie problem z dobijaniem Timoszkę. W Sheena pójdziemy? Sheen jest fajny, ale myślę, że na Timoszkę sobie wezmę Fage'a, mi się HP bardziej przyda i mobilność. Że jak już mu skoczę na mordę, to już nie będzie mieć problem, żeby wiecie, żeby mi uciec, bo dostanę ten movement speed z Fage'a. Jinx, where is your fucking damage? Do Jinx nie ma obrażeń niestety, ona ma połk na linii, to wszystko.
Czy może ma obrażenie, jak się rozkręci z tego Q, ale tak to ona nie ma niestety obrażeń. To jest AD Carry taki trochę do reworka moim zdaniem. Nie jest taki. Znaczy jest tak wiadomo, jak się wlecie odpali z tych rakietek, to jest super, no, ale na linii to jest moim zdaniem tragedia, ma tylko pok z tych rakietek. Z W to nie wiem, to chyba nigdy nie trafi. Dobra, Timoszkę, udało ci się tym razem. Mam blue teraz. No merce trzeba będzie złożyć. No i ten blind zabije. Może bym go zabił? Nie chcę killi robić, nie chcę jeden za jeden robić. On nie ma TP-ka, więc musi znowu do bazy wrócić, ja mogę sobie pushować. Składa się hydry, nie? Znaczy jak się składa się na pewno. Na pewno Tiamata się składa, nie wiem czy hydry się dosyć szybko robi, na pewno nie przed Trinitką. Ale mamy R-kę teraz, czy mamy jeszcze więcej obrażeń? Teraz nasz trzeci atak wybucha znowu. Tego bota bym musiał tepnąć. Nie żyje ten Teemo. Jak mi tylko E skoczy. W sumie nie ma co puszować tego teraz. Jak on nie chce wrócić do bazy, to nie ma sensu. Poczekam się na jednego wave'a i mu tak, tak taki cały, albo w sumie przepuszczę mu teraz cały. Bo jest daleko wave. Nie. Rzucił mi blinda przed skokiem niestety. I za to nie mogę zrobić. A mu się minionki marnują, to jest plus. Nie, bo jak on rzuci blinda, to ja tracę połowę obrażeń. Musiałem go zestunować jakoś przed ten. Nie, chyba nie Teemo nigdy nie jest mądry. No teraz na kolejne WQ umiera już, nic na to nie poradzi. Z 5 sekund, musi cofnąć teraz. Tylko ja się Garena muszę bać. Dobra, nawet jak się wpierdzielę, to mam TPK, więc nie będzie tragedii. A sobie tu pofarmimy teraz ładnie. Dobra, znowu mi się marnuje 5 milionów pod wieżą, spoko. Dobra, jednak Grzybsony. A, i tak nie dobiły Grzybsony. W ma przejść pod AP oczywiście, ale tam rośnie, strasznie dużo rośnie ten bazowe takie. Coś takiego. Dwa longswordy do Tiamata. Czy już resisty pójdziemy? Nie, wyobrażenia. Jeszcze jest fajny ten taki hybrydowy Jax pod pistolet, ale to... No nie wiem. No nadzieję, że ta gierka będzie... Nie no, w sumie botą nikt wygrywa, u nas dżungla jest do przodu i ja na topie, więc spoko. Nie marnuję teleporta, powinienem stepować, żeby jeszcze linię bardziej zdominować, ale jak chcę, żeby pomóc mojej drużynie na dole, to muszę zatrzymać TPK. Tylko ja się boję, że jak ja tam tepnę, to ja tam nic nie zrobię, jak oni mają. Ona może 4 kile, to... Przynajmniej jestem w miarę kontrą na nią. Jestem w stanie odpowiedzieć na jej te... Na jej bezyczki mogę wytankować troszkę. No ale mnie wykajtuje niestety. Nie ma Timoszka, uwaga. Serio nie mam ręża? No. Jest droga krzyżowa. Dobrze się nie stakują te grzyby. Mi się mana kończy. On tu musiał nasrać tych grzybów tyle, że... Dobrze, shutdown za Vayne. Don't ever play this game to play Tetris. Ja tęskniłem za tym czatem, nie wiem jakby. Mogę tam tepnąć tego botona, ale nie mogę jak mam Teemo na mordzie. Tu by mi się ward przydał, to jest najlepszy ward do typokowania. Dobra, spróbujemy go zabić. On wraca znowu. Ale po Timoszka zawsze słyszuję. Mogłem tego bardal inaczej sobie postawić. Jest blue może? Nie ma.
Z nami idzie Garen. Nie wiem, jak Rice przez dia tak zabija tą karmę na midzie, ale brzmi spoko. Ma to jakiś sens, tylko zanim on nabije, bo to trzeba bezliczkami nabić, to nie można spellami. Więc jak nabije komuś, okay, jak nabije komuś te press die tak z tych bezliczków i potem mu wypali całą armatę, to ma to sens. Ja rozumiem, co autor miał na myśli, ale no. Nie u mnie tak Rice działa, niestety. No, bez tej podki będzie ciężko. Nie wiem, może zaupgraduję w tą podkę mimo wszystko. Ona jest fajna. Przed Sheenem. Na pewno Tiamat teraz, żeby mieć jakiś wave clear lepszy. O, złożmy do merców. Mercy i tak się przydadzą, mają sporo ceseków. A na Vayne Armor praktycznie nie działa w późniejszym etapie rozgrywki, niestety. Bo jej W zabije. No jak widzicie Vayne, to spróbujcie ją zniszczyć na początku, a nie, że pikujecie Jinx w Vayne i potem oho. Nawet nie jestem w stanie zaryzykować stwierdzeniem, że Vayne jest lepsza na linii od Jinx, nie zdziwiłbym się. Nie powinno tak być, ale pewnie tak jest. Aż tak nie znam tych postaci, ale no po prostu wiem, jak to wygląda. Wziąć jakiegoś Luciana Drewna i rozpierdzielić tą Vayne. Wiadomo, że czasami się nie da rozpierdzielić, ale no jak już macie przewagę na przykład 30 CS-ów, to już jest, to się zalicza pod rozpierdzielenie, uwierzcie mi. Misywanie katapult też się zalicza pod rozpierdzielenie. No, ma 87 milionów już. Yep. Bomby gazowe. Przynajmniej troszkę mniej będą biły, to jest plus. Ja mam trochę teraz regenu z Niamatika. Może na innej linii pójdziemy, bo to nudy. Jakby tutaj Warda postawił ten Blitzcrank, no ale też właśnie nie wiem po co tego TPK trzeba, jako nie rozumieją takich rzeczy. No gdzie ja mam teraz stepnąć, żeby mi pomóc? A nie byli cały czas spuszowani. Jakieś pinki? No nic, Ryze zniknął. Ward, bottom, bash, blitz. Mała cooldowny ma 4 na skok. Chociaż nie, E się powinno chyba drugi maksować, nie? Źle robię. Bo tam cooldown spada na E. To jest fajne, że w tym fajcie można dwa razy E zagrać. A ten blind już stoi, no. Trzeba będzie te mercy złożyć. Dobra, nie wiem, czy to przeżyje. Nie. Nie opłacało się, ale on farmę straci, powiedzmy. On tak szybko flashował ten Teemo wcześniej? Bo teraz znowu flashował. Mi się wydawało, że my razem flashowaliśmy. Nie, ja wcześniej flashowałem... do Garena tutaj? Tak, ja tutaj do Garena. Ej, nie wiem, czemu on tak szybko flasha miał. Ej, ta linia nie przebije za bardzo. To nie było to najlepsze. Bo mu shutdowna oddałem. Wie, że stracili. Dobra, zróbmy tą potę. Walić to. Ale wjechał z nim. No nie, nie ma sensu typować. No już ma maskę Timoszkę. No to z shutdowna teraz w sumie dostał troszkę kasy. No, głupio mu takie kile oddawać z tyłka. No ten build wygląda chyba Trinitka, Hydra tankowna i Sterak, coś takiego pewnie obstawię. Idź z tymi grzybami, nikt cię nie lubi tak naprawdę. Czysta grzybów w plecaczku. Idzie Garen. Wkurzony. Nie ma szansy, sam na dwóch. Co mi Thunder? O, ma Thundera, gra dobre. No, na tej jego redukcji to nie poradzę nic. Tu jest za dużo grzybów teraz, żeby coś zrobić. Jest nasrany tych grzybów. Co jest? Co jest z tym Timoszkiem? On nie flashował wcześniej? Czy już mam jakieś zwidy po prostu w tej grze? Byłem pewny, że mam flashował przed chwilą.
On nie fleszował tutaj pod wieżą? Lo, ej, co jest nie tak? Uważaj tam. Może go master pod wieżą wykończy. Nie, masz blinda i silence'a, ziomek. Dobra, on zabił go. On asystkę niby. Ja jestem naznaczony jeszcze, to nie mam w ogóle szans. A, go jest. Boże, ta więź jeszcze bardziej ode mnie sfidowała. Ma 8 killi. Nie, no, tragedia. Muszę im tam pomóc, no ale Timoszka też nie zatrzymał sam. Nie wiem, czy ją porobię też w ogóle. Może z Shinem teraz. Weekend XD. Nie, będzie ostateczna walka raku. Będzie Master Event versus ta Vayne. Zobaczymy. Patrz, i dalej tu gdzie warda nie ma na plecach, no. Po co? Lepiej się wypierdzielić tym Blitzcrankiem 4 razy i napisać fyfy. Tak to działa. Jeszcze TP-ka w tej grze nie użyłem. Liczyłem na to, że tepnę na bota, no ale nie umiem warda postawić. Ta ma jeden vision score, czyli chyba nawet... Nie wiem, czy to jest jeden ward, czy zawsze jest jeden. Chyba w ogóle jeszcze warda nie postawiła ta Jinx. A dobra, no wezmę ci dwa miniony, żeby spuszczać wieżę, którą ci puszują. No to naprawdę. Jestem złym człowiekiem. Musimy zabić tego mastera z Prezdi Attack. Wejdź, 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 zabij ją. Co za Jinx robi? Dobra, Erkę w mordę jej wywaliła. No i powinno to tak wyglądać niestety. Jeszcze inny na mordę dostałem. Ten raz też ma parę killi, już ma roła złożone, no. Też ma 4 kile. Karma sobie wolała mida puszować, no niech je stoi już to. Mogę tepnąć na topa w końcu do Timoszka. Zabiliśmy Vayne z tego co widziałem, więc Shadow poleciał dla Mastera. On mi zniszczy tam wieżę, lol. Przerwiesz im to czy nie? Bo jak przerwiesz to setnę. Nie, będziesz stał bez many w krzaku. Dobra, chodź napierdzielamy Timoszkę. No spróbuję karnąć tą gierkę, ale wam powiem, że... No muszę się rozkręcić jeszcze z paroma przedmiotami. A będzie to cholernie ciężkie, patrząc na to jak jest do przodu to wej. O, widzę, że mercy mi pomagają. Idzie, coś tam zwardowało przez ścianę. Co to było? Jakiś ward uciekający? To Timoszkę był. No, masz kolegów na plecach, dlatego nie podejdę do ciebie. 229, serio? Jeszcze Rajs tam idzie. No, jest cefno po trinitkę, bo potem jest Power Spike. Trzeba przeżyć, potem przeżyjemy i będzie dobrze już potem w późniejszym etapie rozgrywki. Może te dwa melasy. O, ona raszuje Infinity jeszcze raszuje. No dobra, ta Jinx z hibernacji chyba przyszła. Tak się robiło, nie wiem, w sezonie trzecim, drugim? No, tak ludzie nie robili, bo zazwyczaj wtedy BT raszowali, z tego co pamiętam. Czyli tego Bloodfistera, to co na drabianie teraz raszujecie. Boże, nawet nie było blisko. Ona jeszcze ma ten. Prawie. Fajnie, że ta... Nie wiem, nie rozumiem tej gry, że ona jeszcze E miała. Zabija dwóch i jeszcze miała cooldowny. Lucky. Nie jesteś lucky, że taką Jinx zostałeś na bocie, nie? To jesteś dobry, zawodnikiem dobry. Dobra, rozpierdzielimy tą wejść. Za takie pisanie się należy rozpierdzielenie mordy. Problem jest taki, że ja nie cierpię postaci, które są niewidzialne cały czas, a to wejść się do nich zalicza. Znaczy, ciężko coś zrobić, no musicie czekać na jej ruch, to najbardziej boli.
Nadzieją jest to, że ktoś po prostu weźmie na klatę, powiedzmy, jej R-kę, ale ona długo stoi teraz. Jakie mają smoki? Mają dwa smoki. Mamy Mastera, więc też nie ma co narzekać. To Karma ma dobrą farmę, nie wiem, rushuje. Co to są za buildy? Rush Rabadona, Rush Infinity Edge, naprawdę. Ziomki... Nie wiem, to nawet nie wystarczy... To nie wystarczy, to nie jest niewiedza o grze, to jest głupota po prostu, to jest, nie wiem... Czytać nie potrafią ludzie. Na cholerę ten Rabadon zrushowany, jak Karma cooldownów potrzebuje głównie na początku. Nie wiem, rushujesz Rabadona, jak masz takie itemy jak Ludens i też mnie to trochę mnie to tiltuje, ale dobra. Nie ma Surrendera. Jinx zacznie coś strzelać, tylko musi teraz Zilla złożyć. Karma musi jakieś CDR-y złożyć, bo ona ma teraz Q chyba co 6 sekund. Czy co 7. Mastery nie powinien bot składać, chociaż przez Garena się przebić. Idzie Vayne. No i się bez Vayne biją, to jest nadzieja. Nie ma Vayne dalej na bocie, ja bym wchodził w nich jak w masło. Deszuje czy nie? Do przodu, dalej. Dalej rodzinko, lecimy. Ale shutdowny teraz powpadały. A Vayne nie spuszowała, ona teraz nie przyjdzie gosu zrobić, co? Nie bijcie się z nią, tylko ziomeczki. O Jezus. No jak już się bijemy, to wszyscy, nie? No, zmarnowałem flash, ale niech będzie. Ona by wybiła wszystkich, więc musiałem. Ładnie blisko jak teraz schwycił. Weź sobie hajs. Ja mogę na topa iść. Powinny się Grzybsony już skończyć, plaga Grzybsonów. Ward na Barona, bo go mogą szybko zrobić z tym górskim, się przydał. Ward. Masz wardy w ogóle? Ma chyba. Muszę przytobał tą wieżę zrobić. Większość ludzi teraz by powiedziało, że trzeba iść na splita i walić drużynę. To ma jakąś, to jest jedna taktyka, ale ja wolę chodzić im pomagać. Szczególnie takim Jackson, który ma jakieś tam formy CC i potrafi, wiecie, przyciągnąć kogoś. Raczej no, powiedzmy zestunować. Gra jest trochę za cicho. Teraz to już słyszę dopiero. No nie daj mnie złapać tylko. Mam dużo pieniążków teraz. Hydra Sterak, nie? Mógłbym jakiś full build zrobić, ale nie wiem czy złamszotuję tą Vayne. Jakbym zrobił jakiś taki YOLO build. Sobie na Killoffa teraz poczekam. No myślę, że Sterak, Guardian i ostatni przedmiot co? Co na ostatni przedmiot? Na ten gargulec może nie być taki zły, szczerze mówiąc. Jezu, jaki flash dziki. Zreszowała tutaj i poleciała w dół, tak czy siak, ta Karma. Nie tresza, błagam, was wystrzeli dawaj. Nie ma sensu wbijać w ogóle, cofnij. Dziki teamfighty beze mnie w ogóle. Ale Vayne znowu odeszła na bok, więc... Ja tu widzę nadzieję. Ja bym się bił, szczerze mówiąc. A na grzybie Timoszka to trochę słabe. Jakby jakiegoś shielda temu masterowi rzuciła. Nie wiem, ta Karma, ona biega w ogóle autoataków nie używa. Naprawdę daje mi to, nie powiem co, ale daje mi to trochę do myślenia. O, to jest lepsze słowo. GG. Nie, napiszę mu. Przez 2TA ataki, nie? Po angielsku chyba. A już walić to. No bo to mantrę wam to zbija. Ona teraz by zabiła tego Ryza, gdy po prostu autoatakowała, no ale nic nie robiła, no. Ja się tak trochę wbiłem YOLO, ale myślałem, że przytankuję trochę, a jednak w sekundę znikam. No bo ten trash ok grał, bo mi rzuca te cały czas te ignite'y. Czemu jesteś śmiertelna i ktoś to wyjaśni? Czyli wiem czemu jesteś śmiertelna, ma 1000 poziomów nad nami z tego bota.
Jestem na górę sobie, idę wywalony. Ja muszę się sfarmić. To można 1v9 robić. Ja mam dwa górale, teraz muszę barona zwartować. Bo ta Vainsola zaraz go zrobi. Wiedziałem, że Polaki tam są najgorsze. Teraz przyjdę sam, jeszcze daj mi troszkę czasu. Przyjdę sam na imprezkę. Teraz nie ma Vayne, no powinniśmy dać radę teoretycznie. Chyba mnie widzą. Teraz mnie widzą na pewno. No, tanka też nie mamy, ja będę sam na przodzie. Z masterem możliwe, że jedynie. Teraz mieliśmy szansę się teraz bić, wam powiem, bo ta Vayne nie żyła. To było nasze okno. Mamy ile? Dwie wieże. No nie mogę się wbić, no nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę. Zależy gdzie Vayne idzie, nie mamy wizji też, nie wiem, że on idzie na dół. Tego Timoszka bym zabił, szczerze mówiąc. Nie, na topie jest. Są grzyby, nie? O, fajny hitbox. Dzięki za szydzika. Oj, na dół zrotowali. Chodźmy ich zamkniemy, no. Dawaj speedę. Fuck, złapał go. Czemu on w tą mantrę nie wejdzie teraz? Czy ktoś tam nazywa? Dobra, w Ryza, full bateria. Kaszuje czy nie? Subcie. Vayne jakoś dużo nie zrobiła, na baronie mam wizję dalej, weź sobie tą farmę. Jest to do wygrania, wam powiem, ale będzie ciężko. 29 do 21. No i ta Vayne to jest jedyny problem. Ryze też, ale Ryza można powiedzmy... Ryza widać, o. To już jest jego minus wielki, że go widać. Bezerki będzie ciężko ją zabić. Ale mam flesza teraz. No, jest tu Timoszka niestety. No i mi pobejtował teraz. To powinno działać dokładnie. Nie wiem, ona jest po prostu nieśmiertelna. Questsa kupiła. Znowu flasha tak zmarnowała, nie chciałem tego zostawić, tego mastera samego. Chyba blinda dostał master, dlatego jej nie zabił. No ta Vayne zacznie strzelać, no, a czy ta Jinx. Tylko ona robi build na serio z 2013, tak mi się wydaje. Był chyba taki okres, że się infinitkę rushowało na pierwszy przedmiot. Pamiętam, że na pewno był taki okres, że się BT rushowało. To na 100% był taki okres, bo go pamiętam. Że to każdy ADKer składał na pierwszy przedmiot. Ale że taka meta, że infinitkę się składało pierwszą, też chyba była. No, tak mi się wydaje. Dawaj go na smycz. No ale Shauna mnie zostawiła, no nie zostawiaj mnie, proszę. Chyba nie ucieknę, co? Nie ma sensu na boki skręcać teraz. Fajnie, że mnie zostawiła ta karma, nie? Ale ona i tak chyba na grzybie umarła. Nice animals. No nie wiem, przeciwny master rybek tu zniszczył. Nie ma erki ten garem, bo chyba w mordę erkę rzucił. Nie wiem, czemu tak w sekundę ginie ten master. Nie rozumiem. Co go teraz biło? Ten Garen go bił? Ojejciu. Kusi mnie w jakieś ginzo pójść, wam powiem. Ale to mi się musiało skręcić. Ja tutaj nie mam czasu się na to skręcić. To musiał botka bardziej złożyć. Żeby mieć lifestealka jakiegoś. No spróbujmy, no nie wiem. Nie jestem jakoś przekonany do tego buildu, co teraz chcę stworzyć.
A Blitzcrank chyba w ogóle z gry wyszedł, co? No, nie wiem, ciule. Tylko mam takich ludzi, co narzekają całą grę i nie wiem, i nie chcą nic zrobić, żeby ją wygrać. Podoba mi się to. No i barana robią, na 100%, już się ta wizja skończyła. No, nie mam niestety wardów, mogę pinka kupić. Nie wiem, czy my ją porobimy. On ma 4 przedmioty. Musiałby się kół w mordę sprzedać, ulepszone. Spoko, ja wytankuję. Ej, nawet sporo wytankowałem na tym steraczku. Oni są na bocie, nie? To można robić tego barana, to jest dobry pomysł. Ma smite'a przynajmniej, ma. Przerwał mi skok. Dobra, zostawmy tego Garena, idźmy do przodu tutaj. Ale przyblokowałem mu. Dobra, no shieldzie mierkę spada. Dobij go proszę z tych bejziczków, nauczyłem cię rzucać bejziczki już. Problem jest taki, że wszystko nie żyje u nas teraz. Nie wiem, możemy coś zrobić z tego? Nie za bardzo. Nie wiem, czy BT byłby nie lepszy niż sam bot, ale attack speed by mi się przydał, mam tylko z tego, z runek i z tego ziomka. Dobra, trzeba przemyślić teraz build. A to w sumie zależy od buildu, tylko jak zagram. Oni to teraz pieprzają, bo się biją bez tej Vayne. To mi się nie podoba. Aha, nie, dobra, to niezłe tutaj działania widzę są. Nie wiem, jak ona jest, stałem jej w mordzie, ona mnie zestunowała w ścianę. Nie wiem, jak to przeszło. Podkręciła to jak w tym Wanted, w tym filmie takim. Tego Bolta chyba. Ile już ten Conqueror zadał? 3000, ja pierdzielę. Nie no, Botrk jest najlepszy z tych przedmiotów tutaj dostępnych. No daj mi potkę na razie, muszę przemyśleć ostatni przedmiot. Ja myślę, że Guardiana chyba, czyli że no, że Guardian Angel. I potem go sprzedam najbliżej na coś innego, jak będzie na cooldownie. No obrażenie mam już teraz dość, to jest tylko coś, żeby przeżyć. A na Master umarł, tak? Co mi tego Mastera zabiło niby? Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby ziomki ten. Tu. Dobra, idę jakieś wieże zrobić. Nie wiem, ja przeszedłem, bo tego grzyba ona nie potrafi. Ti moszkę. Dobra, z tego Jaxa nakręcam, z tego Ryza nakręcam. Dobra, bijemy się. Jak tego nie wygramy, to nie wygramy nigdy w życiu. Tu. Boże, ile masz shieldów nawalone. Nie, wycofanko chyba. Kurde, mogli się bić, jak widział tą rakietę. Nie, już mi takie obrażenia antymagiczne zadają, że się obsą zaraz. Ucieczka. Znowu tego Ignite'a mi na mordę rzucił. Chyba zdechnę se. No, zdechnę. Ale Master może ich wyczyści. Nie wiem, trzeba się było do końca bić, ale widzieliście te shieldy od tego kurde Thresha? No, a nasz Blitzcrank pisał wtedy przez całą grę książkę. Jakby był ten Blitzcrank, tośmy to wygrali, moim zdaniem. Bo on po prostu musiał sfreshować tą Vayne i ją podbić, a to nie jest nic ciężkiego. Nie wiem, ten Master też nie jest najlepszy. Za późno, on za dużo czasu marnuje. No, jest koniec teraz, karma jeszcze wstaje. A Voida ten? Nie ma Voida. Szczerze mówiąc, ja wam powiem, złożyłbym coś takiego. To bym sobie złożył. Bo na Vayne tak nie ma sensu nic składać, a resztę są magiczne obrażenia. No dobra, ten ma jeszcze sporo. A, fajnie. Dobrze, tak to działa.
Nie, animacja już jej na mordzie stoi, a ja nie mogę jej dobić. To mi się też podoba. Nic, no report Blitzcrank, nic na to nie poradzimy. Może gdybym lepiej grał tym Jaxem, ale nie można zrobić tak 1v9, takie 1v9 dosłownie. Nie wiem, czy oni banany nie robią, idę tam YOLO zobaczyć. Mają dwa górskie, też powinni go zrobić. A ten sobie zaczął, a ten widzę, że został. Boże, jeszcze sobie kupił tego, widzę, że miał mniejszy atak speed. Ja bym się pobił z nimi, jak teraz ich nie zabijemy, to kiedy? To kiedy, jak nie teraz? Tego trzeba zabić, bo będzie wkurzać przez cały czas. Nie da się, no nie da się go zabić niestety. No i mamy movement speed tutaj na tym. Deft. Dobrze, ten trash i Vayne zagrali, no wygrali gierkę, nic na to nie poradzimy. I wcale ich ten Garen i Teemo aż tak w dół nie ciągnął jak nas ten Blitzcrank, wiecie? Wcale ich tak w dół nie ciągnęli, bo też robią swoje, po prostu są z nimi razem i stoją i się trzymają za rączki i nas zabijają. No nic, w tym odcinku to wszystko, zapraszam na kolejne. Może jakbym lepiej zagrał, może jakbym inny build zmienił, ale to wtedy bym umierał w sekundę, a tak coś to przynajmniej mógłbym wystać jakoś, nie wiem, dwie sekundy. W tym odcinku to wszystko, papatki.